jakieś 20 czy 25, jak to wielu z Was zrobiło. Bardzo często pojawiają się pytania, jak duży kocioł. Przed podpisaniem umowy rozmawialiśmy o tym, w zupełności to ogarnię. Więc witamy po krótkiej przerwie. Dzisiaj miejscowość Wieleń, województwo wielkopolskie. Zaczynamy zabawę w tym miejscu. Stworzymy nową kotłownię opartą o kocioł pelletowy firmy SAS BioCompact 15 kW. No i zaczynamy zabawę w stworzenie kotłowni. Wcześniej już byliśmy w tym miejscu, przygotowaliśmy podejścia. Użytkownik ogrzewa dom kopciuchem, który znajduje się gdzieś na zewnątrz budynku. Mamy podejścia przygotowane pod zasilanie, powrót, ogrzewanie, jak również ciepłą, zimną wodę. Tutaj jest boiler. Mamy zasilanie i powrót w dolnej części w posadzce, więc tu się będziemy podpinać. Podepniemy się również pod wodę. Jeszcze użytkownik sobie w dniu dzisiejszym grzeje kopciuchem swój budynek, ale jutro pewnie już uruchomimy nową kotłownię. Fajnie, dużo miejsca, będzie można się ciekawie rozłożyć. No i co, my się bierzemy do pracy. Zarys kotłowni już mamy. Widać, co gdzie będzie, jak to będzie rozlokowane. Kocioł już zostanie w tym miejscu, w którym stoi w tej chwili. Sprzęgło wisi, górą sobie podlecimy do sprzęgiełka, dołem zrobimy pompę zrywu, zasobnik 200-litrowy Galmeta, no i tyle. Ważne, że zarys jest, jak już zarys jest, to już będzie prościej, dużo prościej. Projekt został wykonany. Kilka chwil temu mówiłem o zarysie kotłowni, że ten zarys już powstał. W tej chwili jesteśmy niemalże na ukończeniu. Jeszcze kilka rzeczy zostało do zainstalowania za kotłem. Troszeczkę przy sprzęgle. Aha. Staszek prostuje. Tak. Zostało sprzęgło spiąć jeszcze z tymi rurami, które tam są, czyli zasilanie od centralnego i powrót z centralnego. Będziemy mogli śmiało powiedzieć, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, aby to ukończyć. Tu, Staszku, masz przewinięte, nie? Dobra. Żebyś sobie to założył tam. O. No i tak po chwili, po kroku dochodzimy do sedna tej roboty. Wczoraj mi kolega powiedział, że mamy sprzęgło nie w tą stronę. Otóż nie, mamy sprzęgło w tą stronę. Jakbyśmy go nie ustawili, tego sprzęgła, inwestor nie pozwolił na sprzęgła zainstalować w tamtej części. Powiedział, że nie, kategorycznie, koniec, kropka. Tam ma sprzęgła nie być. W związku z tym, gdybyśmy mieli sprzęgło teraz w prawo na instalację, bo czy tak mamy w lewo i tak by wyszły mijanki, tak czy siak. W związku z tym zasilanie do sprzęgła poleciało górą, sprzęgło trafiło w dolną część, tu mieliśmy przewody elektryczne, więc sprzęgła nie mogliśmy gdzieś tam powiesić i tak dołem sobie polecimy tu do bojlera, czy do zasobnika ciepłej wody mamy wywinięte z tyłu, więc jest wszystko fajnie. To jest tak zawsze. Wiadrum osiądzu, bach na glebę, a później, kurde, nie ma komu pozbierać. Kto będzie zbierał? Tak. No i wszystko. Łukasz. Nie. Inwestor przyjdzie, pozbiera. Jak zostawicie, to inwestor pozbiera. Będzie igiełka. Będzie igiełka. A, z tego miejsca należałoby pozdrowić pana Karola z miejscowości Kolno. Panie Karolu, mamy również taką sytuację,
że niestety fugi idą inaczej niż ten laser pokazuje. I to jest dość spora różnica, ale nie będziemy tutaj marudzić. Mamy laser, więc pod laser sobie ustawimy, żeby to jakoś wyglądało. O! Pan Paweł to jest fachowiec, to jest fachura, obsługa, kurde, sprzętu laserowego. Tu nie ma lipeczki, proszę bardzo. O! Tylko ręce się trzęsą, bo to śniadanie słabe było, śniadanie słabe było. No. Ja to miał propozycję chyba jako... Aha, tutaj nic nie zrobisz. No niestety. Ty weź przyklej sobie ten laser do kotła, Paweł. Masz magnesik. Przyklej sobie laser do kotła z boku i zaraz rzucisz tak, jak powinno być już. O. Na nisko. Jak nie podpowiesz, nie, nie zrobi, będzie się męczył. No i właśnie po to jest gościu, który siedzi sobie z boku. Siedzi sobie z boku i tak liczy mosiąc, czy się zgadza. I od czasu do czasu coś trzeba podpowiedzieć. Prosto w oko mi wali teraz. O, dopiero kurde, żeś ustawił pięknie. Rób kropkę i gaś, bo szef straci wzrok. Tak. Wystarczy tylko go spuścić na chwilę z oczu i proszę bardzo, jest, twierdzi, że pracuje. I tak się pracuje. Tak się pracuje, należąco. Tak jest. Nie ma jak to się położyć w pracy. A tak poważnie, Stanisław się zajął, o, zasłoniłem wszystko. Ojejku. Stanisław się zajął podłączeniem tych rur, które jakiś czas temu przygotowaliśmy. Dzisiaj łączymy ciepłą, zimną wodę po to, żeby później się dobrać do zasilania i powrotu centralnego ogrzewania. Oczywiście rury zostaną zaizolowane, będą zalane betonem, więc będą zaizolowane na szczelnie, tak żeby cement, beton nie miał kontaktu z miedzią. I zimna woda jest połączona, jeszcze ciepłą połączymy i za chwilę będą inwestorzy mieli wodę z zasobnika, podepniemy grzałkę. Będzie to wszystko funkcjonowało, tego Aristona będzie można stąd wywalić. No i co? Mamy to, mamy to. Czekamy jeszcze na kolana, bo w ostatnim czasie z materiałami jest naprawdę w niektórych miejscach wielki problem. A znajdujemy się dość daleko od domu, no i niestety nie wszystkie hurtownie są zaopatrzone tak jak te nasze. No i musimy poczekać jeszcze na kolana. Ale instalację mamy już ukończoną. Powoli bierzemy się za kabelki. Tam pan Stanisław jeszcze struga kawałek rureczki. Sobie ładnie z kociołka powyjeżdżamy kabelkami w dół i w tamtą stronę, tak żeby to miało ręce i nogi. Instalację kocioł mamy już zalany wodą, do sprzęgła, od sprzęgła do zasobnika wszystko, a wężownica już jest zalana, całe sprzęgło jest zalane. Na instalację hydrauliczną, czyli na instalację do grzejników, jeszcze tutaj nic nie puściłem, bo mamy niespięte. Dzisiaj jeszcze inwestorzy sobie palą jak grzejniki starym kopciuchem. Żałeczka puszczona, także woda już dzisiaj będzie z nowego zasobnika. Ostatnie szlify i będziemy mogli rozpalać w momencie, w którym nam się ten komin pojawi. Jest! Inwestorzy tak bardzo chcieli, tak bardzo chcieli. Oni pomogą, oni zrobią. Zdemontowali boiler. Brawo! Brawo!
A my, że tak powiem, dochodzimy. Powoli, ale dochodzimy. Aby już kończy komin spinać. Jak to wyszło? No, mniej więcej tak. Jeszcze tylko czujnik trzeba dociągnąć do zasobnika, ale o kotłowni to sobie pogadamy, jak to już ruszy, jak to już wystartuje. Ok, pojawiają się bardzo często pytania, jest zawór trzydrogowy, ja nagrywam. Pojawiają się często pytania, jest zawór trzydrogowy, oczywiście sprzęgło, ale o tym później. Mamy zawór trzydrogowy, gdzie umiejscowić czujnik? No wiadomo, że żebyśmy mieli określoną temperaturę wody płynącej w grzejniki, tak jak w tym przypadku, czujnik musi być na tej rurze. Czy on będzie tu, czy on będzie metr dalej, nic się nie dzieje. Więc w moim przypadku, on jest jeszcze niezaizolowany, więc w moim przypadku mam czujnik tutaj. O! Następnie owiniemy go taśmą, żeby było pewne, że nam stąd nie spadnie. I teraz, co my mamy tu w sasie? Zawór, zawór numer jeden jest podpięty w to miejsce, tak? Neutralny, otwieranie żółty, zamykanie brązowy, czarny, nieistotne. Czujnik zaworu. Niebieski daje z lewej strony, brązowy po prawej stronie, tak wszędzie. Mamy czujnik zaworu, czujnik powrotu. Gdzie umiejscowić czujnik powrotu przy tej instalacji, która tu jest wykonana? Z uwagi na to, że ładowanie bojlera, jak również grzejnikowe, idzie ze sprzęgła, to na powrocie do kotła, czyli woda wracająca do kotła bezpośrednio. Mamy czujnik umiejscowiony. Też zostanie owinięty taśmą, tak żeby nam to na pewno nie spadło. Kabelki okablowane. Do tego dochodzi jeszcze nam, za chwilę będę go instalował, sterownik pokojowy, który podepnę w to miejsce tutaj. Ustawię sobie, skalibruję ten sterownik. No i co na temat tej instalacji więcej można by było powiedzieć? Ładowanie ciepłej wody użytkowej. Bardzo często pojawia się pytanie, czy musi być ze sprzęgła? Czy musi być, czy może być przed sprzęgłem? Może być przed sprzęgłem. Wtedy należałoby ustawiać histerezę zasobnika mniejszą, z uwagi na to, że w dolnej części mamy zawsze zimną wodę, która napływa, bo ciepłą używamy i wylatuje nam górą. Więc wężownica, która jest, będzie mocno nam wychładzała wodę wracającą do kotła. Wtedy należy w zasobniku, jeżeli jest ciepła woda, ładowanie ciepłej wody przed sprzęgłem, to zasobnik należy ustawiać na niższej histerezie trochę, tak? Nie na 25 stopni, bo później będzie bardzo zimna woda wracała do kotła. W tym przypadku będzie można stosować histerezę 25-stopniową, bo pompa, jak to Paweł nazywa, zrywu, nie tylko już Paweł w tej chwili. Mamy pompę dodatkową 1, opisałem dla inwestora, żeby wiedział i pamiętał, która to jest pompa. Jest to pompa, która będzie nam ściągała wodę ze sprzęgła i wtłaczała do kotła. W tym przypadku 80 na dużych śrubunkach, po to, żeby maksymalną ilość wody mogła przetaczać. Jest w stanie ta pompa przy tym układzie, który tu jest w tej chwili zrobiony, między 2,20 a nawet 3 metry sześcienne wody przetaczać przez godzinę, więc naprawdę wydajność tej pompy jest ogromna. Tu są 2,60. Ja się będę upierał przy tym, że gdyby powstała pompa Villopara 40, ja bym był chyba najszczęśliwszym człowiekiem, bo tak mocna pompa do ładowania zasobnika nie jest potrzebna. Aczkolwiek zestawy są konstruowane w ten sposób, akceptujemy to wszystko i bawimy się w tym dalej. Aha, co dalej? Ciepła woda, ładowanie CO, odcięte wszystko zaworami z termometrami, z jednej strony odcięte, z drugiej strony w łatwy sposób inwestor ma możliwość wyczyszczenia raz w roku, powiedzmy, sprzęgła, czyli spuszczenia z niego wody, nawet wypłukania, zdemontowania, nie ma z tym najmniejszego problemu, wyczyszczenia filtra, tak? Często pojawiają się pytania, dlaczego tu nie ma filtru przy tych pompach? No po co, skoro mamy sprzęgło, jest tam siatka separacyjna, a sprzęgło w dolnej części jest skonstruowane w ten sposób, że tam jest osadnik. Po to jest zawór spustowy tu i odpowietrznik w górnej części, aby można było to wypróżnić. Jak to wypróżniamy? Pokazałem dzisiaj inwestorowi. Odkręcamy sobie tu szajbkę, ściągamy górną część zaworu, zaworu bezpieczeństwa, odpowietrznika automatycznego, zawór stopowy, który tu jest, przyciskamy sobie paluszkiem, woda nam zleci uprzednio, zakręcając wszystkie zawory.
i mamy sprzęgło opróżnione. No prosty temat jak cholera. Instalacja elektryczna poprowadzona z tyłu za kotłem, wyjeżdża nam z boku, poprzypinana, to też za chwilę tutaj pospinam, żeby kabel zasilający ładnie wyglądał. I tyle. Uruchamiamy kocioł, czyszczenie trwa, więc za chwilę się nam kocioł zacznie rozpalać, podsyp, więc za chwilę kocioł się rozpali i będziemy ustawiać sobie ten kocioł, dostosowywać jego parametry pracy do warunków panujących w tym budynku i w kotłowni. Zima już panuje w Polsce od jakiegoś czasu. Bardzo często, nie wiem czy mi się to uda pokazać, bardzo często pojawiają się pytania, jak duży kocioł, jak duży dom. Jak to pokazać, żeby to było widać? Nie wiem, nie uda mi się. Dom w każdym bądź razie ma, tak jak inwestor podaje, grubo ponad 250 metrów kwadratowych. Potężną mamy kotłownię. Mógłbym śmiało zainstalować dużo większy kocioł. Aczkolwiek podczas rozmów przed podpisaniem umowy rozmawialiśmy o tym, jak inwestorzy sobie wyobrażają użytkowanie tego kotła, jak wyobrażają sobie palenie w tym kotle. I okazuje się, że kocioł będzie pracował w systemie pracy ciągłej z obniżeniem temperatury na grzejniki w momencie osiągnięcia temperatury wewnątrz budynku. 15-kilowatowy kocioł w zupełności to ogarnie. Nie było potrzeby tu instalowania jakieś 20 czy 25, jakby to wielu z Was zrobiło. Albo dla Was. Teraz mi się uda, może teraz mi się uda to pokazać, że tego budynku jest naprawdę cała masa. Parter i piętro całe użytkowe, w dodatku z budynku, tu do tego żółtego jeszcze jest ogrzewanie. Tam kiedyś była kotłownia stara, która została dzisiaj odcięta, ale tam też jest ogrzewanie doprowadzone starymi rurami, tymi, które podawały w tę stronę ciepło, teraz będziemy podawać w drugą stronę. Tam jest też grzejnik, więc finalnie około 300 metrów będzie ten kocioł ogrzewał. Poradzi sobie, nie będzie z tym najmniejszego problemu. Jak widać, kocioł nam się troszeczkę usmarował przy pierwszym uruchomieniu, przy pierwszym rozpaleniu. Aczkolwiek w tej chwili już zaczyna się czyścić. Wszystko się ładnie dopala. Bardzo fajny pelet inwestor zakupił. Powiem szczerze, że nie mogę go okiełznać. Tak idzie. Bardzo długi mamy ten płomień, jak widać. Bardzo wysoko sięga, a na pewno go jeszcze troszeczkę zmniejszę, żeby nie był zbyt długi, bo i po co.